Cześć, witajcie. Ja jestem Perła, jestem w Gdyni, w Gdańsku, w Sopo, gdzieś nad morzem. No jestem tutaj jeden cały dzień, więc pomyślałem, że gdzieś sobie wejdę. Jeszcze nie wiem gdzie, ale jest tutaj ładnie, więc nagrałem wstęp. To lecimy z jakąś pinaczką. Dzisiejszy odcinek sponsoruje potężny struś. Spójrzcie, jaki piękny. A teraz czas na wspinaczkę. O, karta hotelowa. La Guitarra. Bardzo polecam ten hostel, bardzo fajny i przyjemny. Ale teraz na to nie czas, teraz wspinamy się na ten żuraw. Bardzo prosta wspinaczka, konstrukcja jest niska, ale jest tutaj element urbexowy, bo jest opuszczona kabina. Jak tutaj zacząć wspinaczkę? No możemy tędy. Wszystko w kieszeniach mam, zapięty jestem, to lecimy. Konstrukcja ogólnie jest troszeczkę śliska, co mnie troszeczkę straszy, ale na chillu, na spokojnie wchodzimy do góry. Może sobie jeszcze pochodzę tutaj, aby pokazać, jak to wygląda. Chociaż już, jak możecie zauważyć, żuraw tutaj strasznie niszczeje. O, mamy schody do góry. To lecimy. Jest godzina 7, bardzo fajnie teraz słoneczko wychodzi zza chmur, więc trzeba z tego skorzystać. Ale na razie pójdziemy sobie do środka tej kabiny. Okej. To może troszeczkę wezmę GoPro do góry, aby pokazać, jak to wygląda. Bardzo przyjemnie. Dobra, chyba tutaj jest sprzęgło, tu gaz, tu hamulec, tutaj kierownica, tutaj chyba klakson, tutaj licznik. Elegancko. Tutaj mamy siodełko dla dzieci. Bardzo fajnie. Idziemy sobie na chwilę tutaj. O, bardzo spoko. Dobra, lecimy na samą górę. Tylko gdzie tutaj jest wejście na samą górę? O, tutaj jest wejście na samą górę. Jak zwykle przy takich typu akcjach plecak o wszystko musi zahaczyć. Ale jesteśmy. Czy to jest otwarte? O kurde, nieotwarty Heineken. Tylko już tyle tego wyparowało, że podziękuję. Jakby to była perełka, to może. Ale tak to nie. Ładny ten Gdańsk. Dobra, idziemy do góry.
i przyjemna wspinaczka zaliczona. Czas pooglądać sobie widoki. Ale pięknie. Ogólnie tutaj chyba przepływa Amazonka. Tam jest centrum. Tutaj mamy chyba Koloseum. Z tego co się orientuję. Tutaj dron sobie śmiga. Nie wiem kogo w sumie. Tam chyba jest Mount Everest. Przepiękne widoki. Dobra, może wyciągnę telefon, aby porobić ujęcia. Tylko żeby plecak mi nie spadł. To jest ważniejsze niż ja teraz. O! O, elegancko. Fajnie, że akurat teraz słoneczko wychodzi za tych chmur. Troszeczkę się bałem, że będzie bardzo mocne zachmurzenie, no ale jest elegancko. Dobra, trzeba zrobić jakieś story. Swoją drogą zapraszam na Instagrama. Jakąś muzykę trzeba wybrać. Może być dzisiaj ta. Dobra, story nagrane. O kurde, ale popierdala ten dron. O, chyba ktoś chce zbić piątkę z dronem. Przepraszam was, bo ogólnie stoję w ten sposób i może nie być tak bardzo stabilne ujęcie, ale na pewno bardzo spoko to wygląda, szczególnie gdy słoneczko to wszystko odsłoniło, oświetliło znaczy, coś pięknego. Dobra, to już jest ten czas, aby schodzić. Jeszcze pokażę wam elektrociepłownię, piękne wysokie kominy. Dobra, zakładam GoPro na głowę i schodzimy. Piękne widoki. Dobra, lecimy stąd. Nie ukrywam, że mnie troszeczkę przewiało. Mam nadzieję, że jakoś bardziej się nie rozchoruję. Zaraz wracam do hotelu. Jakaś gorąca herbatka, kawka musi wlecieć obowiązkowo. Co? Jo, żyję. Ogólnie o tej konstrukcji dowiedziałem się dzięki kanałowi Mokotowskiego, ale jeżeli interesujecie się taką spinaczką, to pewnie już znacie jego kanał. Spider-Man. Tarara. Ej, ja się tu nie zmieszczę, widzowie. Co ja odpierdalam w ogóle? Za farmazony tu. Nastąpiła mała zmiana planów, jednak tamtędy nie schodzę. Jestem za gruby, czy coś. Nie wiem. Okej. No co to chuj robi? Zajebić tak się. Dzięki. Chcę się zamienić miejscem szybko. Proszę, 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 proszę. Dzięki.
O, a tam jest konstrukcja ta. Również są tutaj bardzo piękne widoki. Fajnie, że w Gdańsku mają takie właśnie punkty widokowe.